Siema, witam serdecznie. Wiem, że filmy miały być codziennie i tak dalej. Ostatnio kilka rzeczy wypadły, a to to, a to tamto. Nie ma co pieprzyć o tym czat. Na offstreamie to jest, ale czat, wiecie. Nie ma co o tym pieprzyć, żeby nie wyglądało jak typical youtuber, wiesz o co chodzi. No niestety nie było i żeby to nadrobić... No nie da się ilością filmów, oczywiście musiałbym chyba 3 filmy wstawiać dziennie. Wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie... Jak co jakiś czas, bo wiadomo, że nie codziennie, bo to nie byłoby możliwe, żebym wam wstawiał tak jakby skrót streama, nie wiem jak to powiedzieć. Pamiętacie film z placementami moimi, co były wszystkie, no cały 8-godzinny stream było w jednym 30-minutowym filmie. Myślałem, żeby zrobić coś takiego ze streamami niektórymi, z niektórymi, nie? Tak o, jak będzie mi się chciało montować i wy będziecie mieli chęć oglądać i tak dalej, mógłbym coś takiego zrobić. Niedługo to wstawię jeden testowy, napisz wtedy się was dokładnie jeszcze zapytam co i jak tam dalej, nie? Ale takie na początek myśli, żeby jakoś nawrócić. Ja tak to postaram się codziennie te filmy do końca lutego, ale znacie mnie już. KXNJD, witam na Rosji. Także go, tam. Dużo było komentarzy bardzo pod filmem, gdzie się pytałem co nagrać. Bardzo dużo komentarzy. Chciałem niektóre postacie nagrać. Okazało się, że na tym koncie nie ma postaci, które proponowaliście. Także będzie trzeba pozbierać trochę hajsu na tej Rosji, aż tu gram, no wiecie, bardzo rzadko to tak się dokończy. Ale spokojnie, spokojnie. Podolski ostatnio mi mówił, żebym nagrał tego Trundla, bo z Q wchodzi Kryt i Dark Harvest. Testuję sobie, patrzę, Pogchampik, ty coś jak Kurengara, trochę słabsze, ale ciekawe. Jeszcze AD daje dodatkowe, co jest ciekawe. 40 AD na 5 levelu. Ogólnie wiecie, ja lubię pod one shot grać i tak dalej. Polski Nightblue się ma. Na frajera gram oczywiście, ty. No to będzie świetna zabawa, naprawdę. Przednia zabawa się szykuje. To Q ma później cooldownu 2 sekundy pieprzony. To jest tak mało, a to jest tak dobry skill. To jeszcze mnie leczy chyba jakoś. Poczekaj, sprawdzę sobie. Nie, poczekaj, bo on ma pasyweczkę jakąś. Jak to działa? Ja po rusku i tak nie zrozumiem nic, ale nie... Czekaj, 2%... Nie mam pojęcia! Haha! Nie wiem, co jego pasywka robi. Ja pierwszy raz w życiu gram Trundlem. Pierwsza moja gra w życiu, także... Wiecie, pewnie nie wyjdzie i będę musiał nagrywać to 5 razy, zanim zobaczycie, ale... Widziałem, że wiecie, Netrodal tym kiedyś wychodził... Nawet do diamentu. Haha, Netrodal, kumasz to. Więc to musi być naprawdę trudny champion. Haha! Zabijam go. Padł. Haha! Lambadziarzu! Dobra, ty. Pogchampik. Trochę może być ciemno na kamerce, bo się ściemnia już dzień. A nadal nie kupiłem lampki. Muszę iść do jakiegoś sklepu, wszystko po 5 zyla. I wiesz, normalnie nabyć pewną lampkę za 5 zyla. Ta. Ty, ja go mogę bić! Napieprzam go chyba. Dobra, dawaj. A o kurde! Ty, zapomniałem, że Q to jest wzmocnienie basic attacka. O, trafił mnie, umarłem. Żyje, żyje. Huhu, ty lampadziarzu! Reklama! Оставьте оценку под пленкой сабой колокол, который будет в бегах. Ну иди за живым, который я делаю. Диргаюсь и гитара ела. Я так счастлив, ах, счастлив. Повезло мне. Ogólnie fajne jest to, że stanę sobie gdzieś w krzaku. Wyssam armor z niego i jeszcze Duskblade'em mu jeszcze zmniejszę armor i mu wypieprzę takiego hita, że naprawdę z Q jest duża szansa, że ja zone-shotuję typa i to mi się podoba, bo to jest moja ulubiona rzecz, jeżeli chodzi o League of Legends, także... No co ci tu tym pieprzanym amumu? Ty maślaku. Nie wiem. On nas wrzucił w ścianę. Nie wrzucił w ścianę. On nas nie wrzucił w ścianę. Co on użył? Patrz co się dzieje teraz. Patrz coś... Patrz się, ucz się. Patrz co się dzieje. On cofnął. Dobra, nie patrz już. Mam 40 dusz. Kurde, średni wynik, no ale dobra, mam duszę teraz. Mógłbym przypieprzyć mu coś. Uważaj, bo skoczy ci na głowę. Sorry, Kessy. Lubię tak przypieprzyć. Ale no, Trundle jest naprawdę, nie jest trudną postacią, a jest bardzo wluj silny, bo... On ma wszystko, ty. On ma slowa, on ma movement speed, ma slowa też. On ma tyle ceków, R-kom slowuje też? Jeżeli on R-kom slowuje, nie wiem, zmniejsza armor na pewno, to jest porypane, nie? Streamy tam są dosyć często, były... No są częściej niż filmy na YouTubie ostatnio, nie? To niedobrze jest.
bo ja chcę też, żeby kanał się rozwijał, ale wiecie, lecę kiedy nie lecę, ta. Nawet jak nie wrzucam filmów, to kanał rośnie bardzo szybko. No oczywiście ja dbam o moich widzów, którzy są ze mną, dla tych, co stale oglądają, najchętniej wrzucam filmy, ta. To, że kanał się rozwija tam gdzieś na boku, to jest przy okazji, ale to dla stałych widzów, ja wiesz, robię. Ale oczywiście można zostać stałym widzem, nie ma problemu. Przychodzisz codziennie, oglądasz film i tak dalej, oglądasz reklamy, to jest najważniejsze. Patrz, co się dzieje. Ty śmieciu, ty gizmo 8, frajerku. Ja się nie dziwię, że nawet jak jesteś pijany i liżesz psa, to możesz do diamentu tym wyjść. Haha, drama incoming. Dobra, Trinity kupię. Nie zabiję go. Nie zabiłem go, bo Gnar przyszedł. Kmasz taty, frajera bym wydoił normalnie, frajerską. A nieważne. Dobra, zdechła. Dobra, jest git. Tu Master idzie. Master może mnie zabić, bo nie mam Ignite'a. A nie, on ma heal'a. Myślałem, że nie ma żadnego. Zdechnie, zdechnie. Uuu, ereczka w takiego frajera? To ciekawostka, box deal. Puh. Ho, ty lol. Zawsze jak nagrywam postać, którą nigdy nie grałem, zawsze sobie zadaję to pytanie, co jest ze mną nie tak? Czemu ja nie gram takimi postaciami? Ops. Ty poczekaj, nie ma erki przecież. Proste, ty obliczone w kalkulatorku, takim do matury. Puh. Dobra. O, ty śmieciu, ty KS, jak mi jest. O, widzicie, miał chrapa. Siema. Mi się to podoba. Najgorsze jest to, że ja nie mam jak podejść do Veigara, nie? Chociaż on jest jeszcze useless, ale zobaczcie. On miał 0,5, jak go wtedy zabiłem tutaj. I już ma 4,5. Także... No tak jak mówię, no Veigar, nie? Nie musisz tym nic robić. Wystarczy, że czas płynie. To jest taka postać. Czas płynie i ty płyniesz z czasem. Dobra, bo wiecie, no gierka raczej się nie skończy szybko. Chociaż nie wiem, bo mój team pushuje dosyć. Jeden turret dopiero padł? O kurde! A oni też jednego... Nie, oni dwa wzięli. Mam flesza też. Dobra, spróbujmy kogoś zapieprzyć. Umrę chyba. Nie, ona umrze. Nie umrze. Kurde, nie umarła, ty. Głupia ta gra czasem. Dobra, mam killa. Kurde, śmiecie. Dawaj to. Umarłem chyba. Oj! Ale ta Lux zniknęła, ty! Chciałbym zobaczyć jakiej... O kurde, na montażu co to zobaczy się. No ładnie zniknęła. Ładnie zniknęła Luxanka. Dobra, idzie chłop. O kurde, ty, Q nie kliknąłem. Ale na dwa hity! To jest chyba nieźle, czat. Weź ktoś napisz w komentarzu, czy to nawet fajnie było, czy frajer. Puh! O, na Xoście! Na Xoście 700 obrażeń! A Xosta nim tak dostałem. Jezus Maria, ty! Ta postać to jest niedorób jakiś życiowy, no. Siema. No i o to chodzi. Tak ma być. Ja hit na pierwszy. O kurde, dobra, pingnę im barona, ale tam nie pójdę. A
nie, 2,5 kafla, jak drogo. Ty 1300, to jest 500 obrażeń więcej niż jakbym uderzył bazyka takiem. Dobra, ona będzie szła po reda prawdopodobnie, a ja wtedy hopsasa. Patrz co się dzieje. Kurde, jak zapieprza ty hiena. Ruskich to się fajnie jedzie, ty. Ale tak jak was pytałem ostatnio, czy ruskich mogę wyzywać? Bo jak na przykład gram na Eunę i mówię, a ty szmato pieprzona, no to wiadomo, że no czasem mogę Polaka obrazić. Nie chcę tego, ale nie wiem kto siedzi po drugiej stronie. Czy Darek, co ma 40 lat, czy Ania, co ma 12. Także, ale na ruskich to chyba nie ma znaczenia, ta? Kogo, kto siedzi? Tak mi się wydaje, no nie wiem, powiedz ktoś. Szczerze tak, od serca dla serca. Aha. Co się stało? Widzieliście to? Orange! Orange! Reklamy widzę chcecie! Hoho, nie ma problemu ty! Ja dla was to reklamy to codziennie mogę robić. Pa! Hoho! NASA internet chyba mi dało. Ty, no ja nie wiem co się dzieje, zobaty! Fajny! Pa! O, Warda zniszczyłem! Ale ciekawostka, Box Deal. Nie wiem, ktoś mnie dodosuje? Fajna gierka komputerowa słyszałem. Się dzieje, dobra, reset lolka. A, ale łapie ruch chociaż. Ale teraz mam 130 pingu, a wcześniej to ja nie wiem co ja miałem, milion? Czy jak? Jak on to interpretować? No czuć ten ping, pa, klikam i on idzie tam po chwili. Chwila. Kurde, ty nawet Q mi nie wlazło? No kurde, nie wiem co się dzieje z tym komputerem. No kurde, co z tym internetem frajerskim? Przecież nie mogę go teraz resetować w takiej minucie, bo się gierka skończy tak. O, no frajery, boże, z tego Orange. Możecie zamknąć mordę, zacisnąć dupsko i po prostu mi dać zwykły internet? Czemu ona ma zawsze exhausta? Czemu ona ma zawsze exhausta? To jest dziwne. Co ja go tak długo biję? Ja pierdzielę ty! A, bo giama chłop. Ja i serraka leci, no tak myślałem, że będzie leciał. Resetuję sobie kartę sieciową i siema. Ping. O dobra, już nie mam pingu, jest git. Ta, to możliwe, że nie wiem, albo po prostu zbieg okoliczności, że zresetowałem kartę sieciową i już działa. Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy ja tego mastera zrobię jednak. Bo ja mam taki build, że no nie na mastera. Build na MF-kę, dobry na innych frajerów. O kurde, ty jak ja go... Jezus Maria, ty! Ty nie no, ten Tranl jednak jest dobry na mastera. No kurde, znowu to samo! O Jezus Maria, ale nie. Nie wiem za ile ją uderzyłem, ale to było ciekawe. Nie! O kurde! Nie, cofnij! O kurde. Oni to kończą. Nie, poczekaj, nie skończą. Dobra. Nie skończą tego, ale 3 inhibitory im zabrali. Jezus, kiedy to się stało? Za ile uderzę? No tu, znaczy, czy to jest dużo? To jest pytanie. 2000 hitek? Nie wiem. Nie stać mnie na podka. No, z podkiem byłoby 600. Kurde, ładnie nawet. Dobra, no ale nie chodzi tu o tą ilość. Ja chcę... Build nawet ciekawy, bo na Trandla to jest. Tylko Trandl, wiadomo, lepszy jest pod takie waleczki. On jest, jak jest twardy, to jest... No dobra jest ta postać pod takiego off-tanka. Off-tank, tak się mówi w ogóle jeszcze. Ale jak na pierwszy raz w życiu Trandlem, wydaje mi się, że pierwszy raz w życiu, to nawet nice. Nie wiem, co pasywka robi, ale jeżeli bije 6% maksymalnego HP ze skilli, to nie wydaje mi się, no bo to jest zasięg jakiś, więc... O kurde, 1400 hitek, a nawet nie wiem co się stało. Kurde, no kij w dupie! Nie mogę flashnąć na respa, żeby kliknąć kół, bo goście musi tym jęzarem bić tego Nexusa, ale tyle, pokrzep nawet giereczka. Kabareci dla was, siema. Powiedz mi skąd on się tutaj wziął, czy w dżungli, czy gdzieś indziej, czy wychował się gdzieś, czy u kogoś, może raczej coś, dzień się potwora, co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił, patrz, on wygląda o tak, zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.